Witam wszystkich w nowym odcinku z cyklu Perfumy, Zapachy, Sezon, Jesień. Ja na imię mam Darek i chciałem Wam dzisiaj przedstawić zapach z mojej kolekcji, który moim zdaniem bardzo dobrze nadaje się na sezon jesienny. Ogólnie na sezony chłodne. Zapachem, o którym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, jest to zapach z domu Frederic Malle, a zapach nazywa się Mask Ravageur. Tak wygląda pudełko. Tutaj z tyłu jest opis, zdjęcie kreatora tego zapachu. A samym kreatorem jest Maurice Roussel, a więc dosyć znany nos w świecie perfumowym. Ten gentleman na przykład jest twórcą zapachów dla Amouage, dla Bond No. 9 albo dla DKNY. Także wydaje mi się, że już jakieś swoją pozycję w tym świecie perfumowym osiągnął, zajął. Dobra, otworzymy pudełko. To jest znowu koszulka taka. Tutaj mamy pudełko, otwierane jest tak z boku, w ten sposób. Tu nic w środku nie ma, jest taka gąbka i tyle. A tak wygląda sama flaszka. A więc jeszcze raz, Frederic Malle, Mask Ravageur. Tak wygląda butelka. Jest to woda perfumowana, jest to unisex. Pojemność tego flakonika jest 50 ml. I teraz tak, sam zapach jest sklasyfikowany jako orientalny, ale trochę bym z tym polemizował, z tą orientalnością. Przeczytam Wam nuty. Nutami głowy jest lawenda, bergamotka i tangeryna. Nutami serca jest cynamon i goździk. Nutami bazy jest drzewo sandałowe, fasolka tonka, wanilia, drzewo gwajakowe, cedr, piżmo i bursztyn. A więc jak można przeczytać, zobaczyć, sama baza jest dosyć bogata. I teraz tak, ja Wam powiem, że ja, jak psiuknę, pierwsze parę sekund po psiuknięciu tego zapachu, to mi się kojarzy, może trochę dziwnie, ale tak właśnie mi się kojarzy. Może nie wiem, czy jeszcze teraz jest w użytku, ale pamiętam jeszcze, nie wiem, ze szkoły podstawowej taki klej w tubkach, który był. I on tak właśnie specyficznie pachniał. To ten zapach, nie wiem, ale cały czas jakoś przypomina mi właśnie w tych pierwszych sekundach, zaraz po otwarciu, cały czas przypomina mi właśnie ten klej. Nie wiem też skąd właściwie wziął mi się ten cały czas ten zapach tego kleju. Chyba, nie wiem, jakiś aktywny byłem na pracy, technice czy na plastyce, jak to tam wtedy było. Także tak właśnie mi się ten zapach otwiera. Aczkolwiek w tym zapachu, to jest zapach balsamiczny, ja od razu powiem, że jest to dosyć taki lepki, kleisty zapach, balsamiczny, taki powiedzmy animaliczny. Aczkolwiek zapach jest słodki, jest taki dosyć treściwy. No i tutaj właściwie z tego, co ja wyczuwam, w tym zapachu tutaj całą orkiestrę to gra wanilia, drzewo sandałowe, cynamon. No i to samo piżmo, aczkolwiek ja jakoś specjalnie tego piżma tutaj nie wyczuwam, chociaż w samej nazwie zapachu jest przecież piżmo. Fasolki tonki troszkę można wyczuć. Zapach otwiera się, jak dla mnie, otwiera się właśnie tym klejem, ale to już odstawmy na bok. Otwiera się wanilią, drzewem sandałowym i właściwie to przez dłuższy czas towarzyszy temu zapachowi. Później, jak już trochę, on już trochę usiądzie, wychodzi właśnie trochę tej fasolki tonki, wychodzi trochę tego cynamonu, ale cały czas, jak dla mnie, drzewo sandałowe daje tutaj o sobie dobrze znać. Wydaje mi się, że to jest chyba jeden taki albo nawet jedyny z zapachów, jak na razie, jak do tej pory w mojej kolekcji, w której tak właśnie ja dobrze wyczuwam drzewo sandałowe. Tak jakby było, nie wiem, świeżo pocięte, pociachane.
I właściwie tak on przez cały czas się utrzymuje. Mówię, ze względu na ten mój posmak tego kleju, wydaje mi się, że tutaj właśnie taka jakby nutka takiej chemii była. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, czy to rzeczywiście, wiecie, no, dużo jakiejś chemii było użyte, czy po prostu zblendowanie tych wszystkich akordów daje taki posmak troszeczkę właśnie jakby takiej chemii. Aczkolwiek zapach naprawdę jest bardzo fajny na ten sezon, taki chłodnawy, począwszy od jesieni. Wydaje mi się, że na jesień to jest naprawdę bardzo optymalny zapach. Później przez zimę też spokojnie można go nosić. Co bym powiedział? Zapach raczej poważny, a więc no, młodym chłopakom jeszcze niech poczekają, niech się wstrzymają, powiedzmy, gdyby byli zainteresowani tym zapachem, to jeszcze chyba nie teraz. Zapach na okazję, tak, wydaje mi się, że i naprawdę i do codziennego użytku, i na specjalną okazję on też się nada. To już zależy tylko od Was, kwestia wyboru. Chciałem powiedzieć parę słów na temat parametrów, bo widziałem, tutaj były na przykład recenzje, w których ludzie mówili, że ten zapach no specjalnie samymi parametrami się nie wyróżnia. Aczkolwiek ja tą butelkę kupiłem jakieś no chyba z 5-6 lat temu i powiem Wam, że ja nie mogę narzekać. Dokładnie, no może nie dokładnie, ale powiedzmy z tydzień, może z półtora tygodnia temu tego zapachu używałem i powiem Wam, że 12 godzin to on tak swobodnie się na koszulce, może na ciele aż nie tak bardzo, ale psiuknąłem sobie tutaj na, powiedzmy, naprzód, na dekolt, i na koszulce przez 12 godzin ja go spokojnie czułem. A więc nie wiem, ale ta butelka ma dobre, naprawdę ma dobre parametry. Ja jestem zadowolony. Nie mogę powiedzieć złego słowa. Także nie wiem, na czym może zapach przeszedł jakąś reformulację w ostatnich czasach i z tego to wynika. Ciężko mi powiedzieć. Ale ja na tą butelkę naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa, jeśli chciałbym, powiedzmy, powiedzieć coś o parametrach. A więc zapach, to jest zapach unisexowy, ale wydaje mi się, że on mężczyznom bardziej chyba pasuje. Z tego względu, że on jest taki dosyć ciężki, dosyć mocnawy, właśnie taki balsamiczny, a więc wydaje mi się, że chłopak, mężczyzna bardziej swobodnie się będzie czuł, będzie mu bardziej lżej, lepiej nosić ten zapach, lepiej się będzie w nim czuł. Ale to mówię, to wszystko kwestia jest próbki, sprawdzenia, przetestowania. I to by było chyba na tyle, co mógłbym powiedzieć o tym zapachu. Proszę, jeśli ktoś zna, no to niech napisze recenzję, co on uważa na temat tego zapachu. Chętnie posłucham, co macie do powiedzenia. Jeśli ktoś ma jakieś zapytania, to też postaram się odpowiedzieć w miarę moich możliwości. I to by było chyba na tyle. A więc jeszcze raz, Frederic Malle, Masque Ravageur. Więc to by było na tyle, a my widzimy się w następnym odcinku. Niedługo pewnie coś znowu nakręcimy. Trzymajcie się. Hej. À partir de la fin des années 90, on a l'impression que le parfum n'a plus aucune importance. Tout le monde utilise un peu la même sauce, fait des parfums à taille unique, je dirais, qui plaisent à tout le monde, des parfums Kleenex, pour obéir aux besoins d'une parfumerie libre service. On se concentre sur une chose, c'est trouver le mannequin, faire un packaging et surtout créer un événement pour lancer le soi-disant parfum. Et le jus, ce que les gens vont porter, ce que les gens vont garder, c'est le parent pauvre. Moi, je suis convaincu quand je vois ça que la parfumerie va mourir en fait.